Witam wszystkich, byłem tutaj z Biedny i zapraszam was na odcinek z Battlefielda 3, tym razem jest to Close Cottes dodatek. O, tam niespodzianka, zobaczcie jak tam jest, kurwa, nie bloku, ziom. No właśnie, i to jest to blokowanie, po co? Najpierw przechwyćmy flagę. Ale dobra. Pierwszy dead, nie za dobrze, nie za dobrze. Aj. No właśnie. Tam widziałem ziomka. Oczywiście na Close Cottes przegrałem naprawdę kawał czasu. C4 na fladze, o Jezus, no to gorzej niż źle, naprawdę. Zerowy poziom, że ktoś ustawia C4 na fladze. No zawsze taki styl gry, tak? Dobra, żegnam panów. Okej, okay, niestety to jest normal. Ja ogólnie za normalem nie przepadam, wolę hardcore, ale na hardkorze nikt nie gra. Jest taki właśnie mały problem. Oczywiście wiadomo, na tych małych mapach często gęsto się ginie. Więc cóż, wyniku może nie będę miał zajebistego, ale się postaram jak najlepszy. Jak najlepszy. Dobra, dziękuję panu. Jak to wszystkie cele? To niedobrze. To bardzo niedobrze. Za bardzo nie wiem jak podejść, ale dobra, kiś tym tam. Granacik. I przejmujemy A. Wiadomo, jak tutaj jesteśmy, to możemy rzucić apteczkę. Bo przecież nie wszyscy muszą mieć full HP. O, Claymore wybuch, ale na szczęście mi nie uszkodził. O, ktoś z kuszy strzelał, bo słyszałem. I tak jak wcześniej powiedziałem, wiadomo, ja mam tego nowego kompa, więc wszystkie filmy są nagrywane w 60 klatkach na sekundę. Tak więc gitara. Wiadomo, także trzeba patrzeć na mapę, ja widziałem go na mapie. I dlatego, że tak powiem, z palcem dopiero go zdjąłem. Od razu przycelowałem i po krzyku. Dobra, ty kolego już leżysz. Nie będę teraz jeszcze przejmował tej flagi, bo to jest ryzyko. Lepiej tutaj się przebić, pozabijać. Niech swoich kumpli. I do przodu. Dobra, wyłapałem przynajmniej asystę. Dobra, elegancko. Dwójkę zdjąłem. Rzeźnika nawet zatrzymałem. Chłopak miał 0 do 3 i nagle 8 zabił, naprawdę elegancko. Oczywiście, jeżeli macie jakieś tam wymagania wobec BFA 3, czwórki nie mam i no nie planuję kupić, szczerze powiedziawszy. Więc jeżeli macie jakieś wymagania wobec BFA 3, jaką mapę byście chcieli i tak dalej, więc piszcie w komentarzu. Ajajaj, przeładowałem magazynek i to był błąd. To był mega duży błąd. Z morą. Jeśli chodzi o Close Cottes, są shotguny na normalu. Koniecznie musi być normal. Jeżeli to jest hardcore, to ludzie jeszcze tak często gęsto... To ludzie... No właśnie mówię, spas. Spas w ogóle tutaj dominuje. Jeżeli to jest hardcore, to ludzie praktycznie w ogóle nie używają shotgunów. Na normalu, wiadomo, mamy celownik. I nad nie musimy przycelować. Jakoś specjalnie dobrze, tak naprawdę. Wystarczy przybiec przed siebie z... I celować, czekajcie. Jak to się nazywa? Kurde, TC4. I celować z biodra. Tak, tego słowa mi zabrakło, biodro. O, z granacika kogoś zabiłem. Nad którym celem? Nad C. Ja tędy praktycznie nie biegnę. Jeszcze biegnę z punktu A na punkt C. Tędy mam na myśli, tamtędy.
bo to jest takie ryzyko, że z dołu ktoś tam może nam wyjść. Wiadomo, jemu głowę ledwo widać tak naprawdę, więc zastrzelić go to już jest nie lada wyczyn. Ale tutaj to sobie tak można powstać. Ajajaj. Latarki też nie są ciekawe, nie ma co się oszukiwać, ale z latarkami jeszcze nie jest tak źle. Ale shotgun to jest chyba broń podstawowa na tym dodatku. Ajajaj, dobra. Bywaj tak, 15 do 4 nie jest tak źle. Zawsze mogło być gorzej, tak? 4 do 15 na przykład. Więc jak powiedziałem, jeżeli chcecie jeszcze jakiś tam dodatek zobaczyć, jakąś tam mapę, podbój 64 graczy, tam widziałem ziomka. No, a trochę amunicji go wyładowałem. Więc jeżeli chcielibyście tam podbój 64 graczy, też nie mam problemu. Zauważyłem wrogiego snajpera, zachować... No wiadomo, spotujemy, jak jest możliwość. Dobra, tam w ogóle nie ma sensu nawet biec, no to a? Naprawdę, drużyna przeciwna sobie chyba jakoś jak specjalnie ze mnie nie radzi. Oczywiście wiadomo, dla nas plus. A, tu jest ziomusz. Tam widziałem jeszcze... O Jezus, ile ich tam jest. Matko Boska. Asysta przy zabiciu. No szkoda, że go nie zabiłem. Dobra. Kolejną mam dwójeczkę. Tutaj jakiś ziomuś był, bo widziałem na mapie. Właśnie patrzenie na mapę to jest podstawa, jeśli chodzi o BF-a. Nawet jeśli chodzi o LOL-a. Ajajaj. Jakiś faciu z boku był. No cóż. Kurde, ziomki mają... Mam dwóch ziomków w teamie, którzy mają te same specjalizacje, czyli powiększony magazynek. Znaczy, może nie kończy powiększony magazynek, bo to by się tyczyło do broni, ale większa ilość amunicji możemy przenosić. No i to nie jest dobre, no. Na kluskotę szybko, często gęsto się pada. Nawet nie mamy czasu wywalić jednego całego magazynku, jaki posiadamy w broni. Nie wiem, czy to w ogóle jest jakikolwiek sens biec. W sumie może i tak. Tam na górze chłopaki mogą być. Ktoś nam tu A przejmuje, albo przejmował. Wow. Genkis. Chłopak jest jakiś lewy. Chyba, bo patrzcie, ma 20 level, ma nawet fajne staty. Chyba, że jest smurfem. Wiadomo, określenie smurf... A, to ty jesteś mój, dobra. Nie tyczy się tylko i wyłącznie LOL-a. Bo dlaczego? Dobra, elegancko chłopaki. No i co? Nie, M16A3. A dobra. Myślałem, że ziomek mnie pociągnął z shotguna, bo naprawdę miałem full HP. I w kilka sekund mnie złożył. W kilka sekund. W kilka setnych sekundy. No nie, dlaczego ja padłem? Chłopie, co ty mi robisz? Wow, a tutaj padamy jak muchy. Ajajaj, plecki miałem teraz. No niedobrze, niedobrze. Właśnie gorączką BF-a trzeciego są respy. A nie wiem, kto tworzył te respy, no ale... Ale chłopak chyba nie myślał. Bo Jezus, jak? Zobaczcie, 20 poziom jak ciśnie. 41 do 14, no to jest przecież niemożliwe, nie? On musi mieć haki. Chociaż też tak pochopnie za bardzo nie może mówić, tak? On może ma naprawdę niezłego skilla. Albo Bóg wie co jeszcze. I ciśnie po prostu, chłopak ciśnie. Dobra, co już nam nie przejmują? A dla nas?
Wow, wow, zobaczcie ile tutaj było na mapie. No, dobra, zabiliśmy się wzajem. Powrót. Rzeźnik zatrzymany, więc punkt dodatkowy dla mnie. Dzięki, dzięki. Ajajaj. Dobra, ale znowu mnie ktoś podniósł. Ale dajcie mi czas przeładować to wszystko. Ludzie, ludzie. Oni nam na... ale neutralizują. Tam jest ich od zajebania. Dobra, jednego mam. Dobra, wbijamy, ludzie, to nie ma... O Jezus, dobra, nie wbijamy. Nie, chłopak ma haka, zobaczcie. Jak ciśnie. I nic się na to nie poradzi, no, no nie wiem, no nie ma wyjścia, tak? Chyba, że ja miałbym jakiegoś aima. No, ale przecież inny gracz, nie będę karał za jednego debila, tak? Nie, normal, to jest właśnie normal. Nienawidzę normali, ale ludzie nie grają na hardkorze. Być może wydaje mi się, że hardcore jest trudniejszy, czy Bóg wie co. A przecież... No nie, 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 nie. Asysta przy zabiciu go to tylko 29? Dobra, masz apteczkę. Bo widać, że potrzebujący jesteś. Dobra, zabiłem skurwysyna. No, podnoś go. Dobra, tu też nie mam nikogo blisko. Niestety. O, tam plecy mam jeszcze, jak ja widzę. Dobra, żegnam pana generała. To aby się przydało przejąć. No niby wygrywamy, to dużo. Stosunkowo. Ale... A tam mam tego hakera. Tego oszusta brzydkiego. Oczywiście jakbym nie nagrywał, ja bym to inaczej mówił na niego, tak? Po imieniu bym go nazywał. Krótko, zwięźle i na temat. No ale wiadomo. Wypada jednak tak brzydko nie mówić. Po prostu nie bluzić. Dobra. Ten chłopak tutaj dalej musi być. Nie, nie, spokojnie, tam pleców już nie masz, wyczyściłem wszystko. Jaki? A, znowu A. Tutaj mogą mi teraz wyskoczyć chłopaki. Ale dobra. A jednak kogoś tam widziałem. Dobra, elegancko. O, granaty mi się skończyły. Nie za dobrze, nie za dobrze. A ty głupi, ty. Ktoś do mnie jeszcze strzelał. No i nie zdążyłem na nic. A bo taka kamperiada tutaj, no to też mnie mega boli. I co? I nic się z tym nie zrobi. Jak sami widzicie, nie tylko w LoL'a nawet dobrze mi idzie. W BF'a też już mam trochę przegrane. Lekko ponad 600 godzin. Od daty premiery oczywiście. Aj, błąd, że go nie zabiłem, błąd. Chciałbym komuś jeszcze kosę wsadzić, ale to chyba nie jest takie proste. Tam jest jeszcze jeden kolega. Chyba, że ucieka albo jest martwy. Aczkolwiek nie wydaje mi się. No, jumpuj tutaj. Jestem czwarta, a mam wrażenie, że nawet to sam cisnę. Tam jest! Dlaczego dajecie im przejąć flagę, ludziska? Dobra, mogą być tutaj po mojej prawicy? Nie ma, okej. No i znowu nam co przejmują. A!
Dobra, żegnam i pana. A nie przeładował, dobra. Ja jestem per kapitan. Nie wydaję rozkazów. Masz tu pierwszą pomoc. To niedobrze, niedobrze. Szkoda, że dopiero zauważyłem pod koniec meczu, ale moja drużyna... normal. Będę zganiał na normal, ja przestałem strzelać, sami zauważyliście. Bo już byłem świecie przekonany, że go zabiję. A tam na szczęście... podnieśli mi, chciałem powiedzieć. Ciekawe, czy będzie mógł mnie znowu podnieść. Chyba nie, chyba już nie. Na członkach drużyny wolę się nie odradzać. To jest po prostu ryzykowne. Wow! Amunicja, zmiana amunicji. Ja mam czasem taki zły timing. Wiecie, sobie biegnę wesoło jak jakaś, nie wiem, jak jakaś zwierzynka po polanie i zadowolony, tak? No chłopie, no. Jak się kampi, to przynajmniej zabijaj. Nie, 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 nie. Oj, myślałem, że zdążę przeskoczyć. Ale Genghis mnie znowu zabił. Ten haker i cheater. Dobra, miałem przynajmniej 38-14, więc wydaje mi się, że to nie jest zły wynik. Oczywiście mógłbym osiągnąć lepszy. Ale nie dzisiaj, nie tym razem. Twój zespół wygrał. Dobra. Jak powiedziałem, jeżeli macie jakieś tam ale... Biedny, chcę taką mapę, chciałbym zobaczyć ten tryb i tak dalej, ale wydaje mi się, że wszyscy już mają befa. Może niekoniecznie dodatki. To dajcie mi znać w komentarzu, a ja coś postaram się nagrać. Więc cóż, to by było na tyle. Mam, żeby komentarz, jaki ten gameplay wam się podobał. Zapraszam standardowo do komentarzy, subskrypcji i ocen. Trzymajcie się, do usłyszenia, hejos. Ten facet naprawdę fajnie pocisnął. Tego się zreportuję, zobaczę statystyki, jakie mam KD, 2,5, nie jest tak źle, więc cóż, to by było na tyle, trzymajcie się, do usłyszenia, hejos.